Witam Was w tym filmie i to z wymianka z Ruru LPS. Odbijam się tu zarąbiście. Nagrałam wymiankę, jak odpakowuję paczkę, ale to nie za bardzo było widać, więc albo możecie obejrzeć tą wymiankę, albo tamtą. Tylko tutaj będę wszystko dokładnie pokazywać. Sorry. Tutaj będę wszystko dokładnie pokazywać, a tam odpakowuję od razu paczkę, także kurde. Także pierwszy raz wszystko widzę, a tutaj już widziałam, no oglądałam się, także wiecie. Zacznę, przeczytam wam list. Tam nie czytałam listu, tylko go pokazałam, ale go nie czytałam, więc przeczytam. Heja. I tak dam, żebyście widzieli. Widać chyba. Bardzo cieszę się z naszej wymianki i mam nadzieję, że ty też. Bardzo się cieszę, serio. Oraz myślę, że paczuszka ci się spodoba. Chcę też przeprosić, że nie umiem pisać listów. Też nie umiem pisać listów, też ci to napisałam. Orto, że ten list będzie taki krótki oraz moje brzydkie pismo. Piszesz dużo ładniej niż ja, także wiesz, a ja też mam krótki list. PS. Ja już wiem, jaką będę miała bekę z tego lista. Nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, nie wiem, czy on ma zeza, czy co. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, o co ci chodzi z tym listem. W paczce znajdziesz LPS dodatki, list, który teraz czytasz. Rysunek, bodusik. Pozdro, Ruruś. Więc piękny list. Sorry, jestem przeziębiona, no mam katar, jak zawsze, idę się wysmarkać, żeby wam tu nie sapać. Dobra, teraz... Uciekło mi tu coś. Wiem co, ale wy nie możecie jeszcze widzieć. To było na kopercie, ja musiałam po prostu to wyciąć. Musiałam. I sobie to zostawię. For Kelly od Ruru. No i tutaj taki słodki list. To jest chyba ten list, co ci go dałam, ale nie jestem pewna. Poczekajcie, muszę przesunąć wszystko. Scenografię sobie przesunąć. Teraz rysunek. Dobra. Taki słodki chyba lis. To jest mega ładne. Nie wiem, co to za bardzo. Chyba jakaś randomowa postać. For Kelly Ruru. Nie wiem, możesz mi napisać, kto to. Ale mega ładne. I chyba nie wiem, czy pokoloruję, bo nie chcę za bardzo psuć tego line artu. Więc mi napisz w komentarzu, czy mam pokolorować i kto to. No i teraz pierwsze dodatki, później bonusy i później LPS-ki. Nie będę nic mówić, tylko pokazywać dodatki. Dobra, będę jednak mówić. Taki słodziutki Freddy, on jest taki słodki z modeliny. On jest taki słodki. Mam nadzieję, że coś widać. Fajne, tu mam półeczkę. Arbus. On jest chyba pogryziony. Chyba na pewno jest pogryziony, ale... Nie wiem, czy przez kota, czy Ruru. Ty wiesz, że to jest plastik, tego się nie je. Dobra. Aha, jeszcze tutaj kokardka i spódniczka. Także taka słodka kokardka, mega ładna. Zrobię z niej taką na ucho, dolepię do niej, albo do niej do szyję gumeczkę, albo będę sobie przyklejać na plastelinie. No i taka słodka spódniczka mam takie, ale tylko... Chwila, moment. Nie, dobra, pomyślałam, że na rzep. Dobrze, że nie rozwaliłam. Ja mam tylko takie białe. Teraz bonus... Aha, jeszcze kurde, no! Cały czas zapominam o czymś. Taki słodki fotel. Myłam go przed chwilą, także no. Śmierdzi cifem. Tak, byłam cifem. Teraz bonusik. Czemu mi się nie chce wyostrzyć? No, czemu? Poczekajcie. Na chusteczkę wyostrzę. O, kurde, czemu zawsze tak jest? No, no zawsze tak jest. No. Głupi telefon. Głupi, głupi, głupi. Jest to taki mega, mega słodki bóbr. Po prostu on jest taki słodki, że nigdy nie miałam takiego słodkiego małego petszopka. Taki jakby błyszczący, metaliczny jakby, o.
Brzuszek. No i mega, mega słodki, dam go tutaj. No i teraz pet shopy. Pierwszy to taki jamnik. Dobra, dam tak. Taki jamnik. Mardzę. I był bardzo, bardzo brudny. Umyłam go, lecz nie zmyłam całego brudu, bo tutaj jeszcze ma na głowie. Głupi telefon, nie chce się wyostrzyć. Taki ma zdrapany nosek, ale ja mu odmaluję, tylko że na czarno. I tutaj ma coś na głowie. Nie wiem, czy to lakier, czy co. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Więc taki jamnik. Później jest taki short hair. To jest podróba. Ja wiem, że to jest podróba. Wiedziałam. Zrobiliście. Ja wiedziałam, że to podróba. Jak coś. Tak mu się kręci głowa. Temu chyba nie. Nie, temu nie. On nie ma oczu. Muszę mu coś jakoś wykombinować te oczy. Ale jeszcze nie wiem, jak. Chyba mu po prostu namaluję. Cały czas próbuję mu ściągnąć to coś na szyi, ale ten naszyjnik. Ej, nie umiem, po prostu nie umiem, no. Nie umiem. Ale nawet nie chcę go ściągać, tylko jakbym chciała mu założyć inny, no to wtedy. Bo ty pisałeś, że pokazywałaś mi nawet, że jak ktoś się ściągnie, to mu ta głowa pyk na dół. No ale jest i tak zarąbisty mega. Mam już dwa patropy galaksji jej. No i ostatni, który zasługuje na ostrość. Dobra, szybko, póki jest ostrość. Właśnie. Tutaj chyba muszę to dać, żeby. Nie no, serio? Już serio, sfon. Dobra, sorry, muszą tu być te chustki, bo inaczej się nie wyostrzy. Jest to oto ten pet shop. On jest taki piękny. Tak mu się tylko łeb robi. I ma coś w głowie. Ale to co? Jest taki ładny. Tego zarąbiście zrobiłaś. Po prostu jest cały czarny i ma oczy czerwone. Ale tak zarąbiście wygląda. Chyba go przemaluję, ale jeszcze nie jestem pewna, bo jest serio ładny. No, ale pewno mu dorobię ucho tu. To mu zostawię, bo mi się podoba. I szczerze chciałam jakiemuś mojemu shortowi tak zrobić, ale by mi było szkoda. No i tutaj on jest jakby przecięty. No jest przecięty, ale to ma imitować, że jak jest serial albo coś, to że jest przecięty. No wiecie o co, komand. I ja to chyba czymś zapełnię. Także no, taki kot. Mi się podoba. I jak coś, to ja nie nazywam pet shopów. Chyba, że się nie bawię, to je wtedy nazywam. A tymi raczej się będę częściej bawić, bo są, wiecie, pop. To co, że podróba, to są pop. No i tego chyba nie wiem. Nie wiem, jak go nazwę i nie wiem, czy go w ogóle nazwę. Bo mam już tego kształtu pet shopa i ma na imię Miśko. Temu chyba dorobię tu ogon i jego nazwę chyba Galaxy. Tak, jestem geniuszem w wymyślaniu imion. A tego jeszcze nie wiem, czy to będzie chłopak czy dziewczyna. I wiesz co, bo miałam taki pomysł, żeby pomalować go na fioletowo i zrobić mu takie plamki jak na tym. Jak są te białe plamki, to na nim też bym zrobiła takie białe, tylko żeby był cały fioletowy. Oprócz oczu. Ale on ładnie wygląda, jak jest czarny, więc go chyba zostawię czarnego. Tylko mu oczy dam inne, bo nie chcę, żeby były czerwone. Więc to na tyle w tym filmie. Naprawdę bardzo się cieszę z wymiany. No i cześć.